Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco, Przemysław Gawin. Krystian Błank. Prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, ale jak kończą. I dzisiaj to zdecydowanie lepiej zakończyli piłkarze Stomiru Olsztyn. Bytowia nie mrawa, Bytowia grająca słabo, zwłaszcza w drugiej części spotkania. No tak, druga część, w ogóle pierwsza część drugiej połowy była po prostu słaba w wykonaniu Bytowi i nie potrafili sklecić więcej jakichś czegoś pozytywnego pod bramką Stomiru i to miało swoje odzwierciedlenie na boisku, bo to po prostu nie istniała tak naprawdę na początku drugiej połowy. W pierwszej połowie przez pierwsze 20 minut wyglądało to nieco lepiej, ale z każdą minutą gra Bytowi słabła i kolejne gole też tracone przez Bytowi, począwszy od tego pierwszego gola poprzez kolejne. Były po prostu dzisiaj dla Bytowi zabójcze i przegrali to spotkanie. No i cóż, po prostu w tym spotkaniu były lepsze. Zaskoczył dzisiaj trener Tomasz Kafalski ustawieniem, bo można powiedzieć, że i Mario Cieślik, i Omar Monterde powrócili do łask, a Mario Cieślik nie wreszcie wszedł, bo po raz pierwszy zagrał od pierwszych minut. Występ raczej średni, też tak dobrze zaczął, potem coraz chyba gorzej. Omar dostosował się do poziomu drużyny, czyli też tyle. Dobrze zaczęła, ale z każdym kolejnym to słaba. Ale Omar Monterde troszeczkę się jednak chyba zawiodł na Hiszpanii. No ta jego magiczna lewa noga dzisiaj nie dała zbyt wiele. Zresztą podobnie jak Kamiński na drugim skrzydle. Fatalny występ Kamińskiego dzisiaj. No może końcówka nieco się poprawił, ale i tak ogólnie to słabo. No Omar tak, no nie spełnił chyba oczekiwań, zarówno naszych, jak i chyba własnych oczekiwań Omar nie spełnił i nie zaprezentował się z dobrej strony, natomiast Mario ogólnie zagrał mecz dzisiaj. Pierwsza połowa była nawet niezła w jego wykonaniu, ale druga już znikła prawie całkowicie. I mimo wszystko był to taki średni występ. No i tam odgrywca pierwsze koty zapłaty w pierwszej składzie. Może z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej. Juliusz Lepiński też nie pokazał się jakoś wybitnie w tych minutach, kiedy grał w pierwszym składzie. Ja myślę, że dzisiaj Cieślik zagrał lepiej jak Lepiński w tym meczu, kiedy właśnie Lepiński grał w pierwszym minutach. I to ja dobrze rozpoczęła to spotkanie. Mówiliśmy o tym, że Łukasz Rubel strzelił rzut karny, 6-6, to jest naprawdę świetna statystyka. Potem Bytowia gasła. Wydawało się, że może ten gol do szatni spowoduje, że Tomasz Kafalski da jakąś taką, nie wiem, nową werwę temu zespołowi, jakoś zmotywuje w szatni swoich podopiecznych, ale Bytowia wyszła na drugą połowę bardzo źle i te pierwsze, nie wiem, pierwszy kwadrans wyglądał moim zdaniem dramatycznie. Taka przewaga z Stomiru Olsztyn, miażdżąca przewaga momentami. Ja nie pamiętam takiej Bytowi, która nie potrafiłaby przez naprawdę te kilkanaście minut praktycznie nie zrobić nic. No tak, ale mnie zabił tutaj dzisiaj Krzysztof Błąk, który zagrał no słabo tak naprawdę, bo szczególnie przy trzecim golu, co on zrobił, no nie wiem, no tak łatwo dał się ograć zawodnik, który ma tyle meczów w Ekstraklasie, a dał się ograć jak junior, można powiedzieć, w tej sytuacji. No i też chyba ten Mikołajski to zauważył, bo zdjął go, wymienił go na Żuchowskiego i to naprawdę dało to dosyć dużo, bo Żuchowski wprowadził ożywienie do gry Bytowi. Ta gra wyglądała znacznie lepiej, kiedy wszedł Żuchowski. Efir też co nieco tam pomógł w ofensywie i czasami potrafił rozegrać gdzieś tak technicznie bardziej. Potrafił też nieraz jakąś tam dokładniejszą piłkę dograć, a natomiast chyba najsłabszy z tych trzech zawodników wypadł Jakub Bąk, który tu prawda szarpnął czasami na prawej stronie, ale zdecydowanie zbyt rzadko i zbyt niedokładnie były jego podania. Ale mimo wszystko chyba zgodzi się ze mną, że Tomasz Kokarski zbyt długo dzisiaj zwlekał z zmianami i troszkę ta odpowiedź na konferencji, bo zapytałem się, czy nie za długo właśnie czekał na te roszady Tomasz Kopalski, to powiedział, że jakby mógł, to by zmienił wszystkich 11 w przerwie, ale przecież nie zmienił żadnego Tomasz Kopalski. Właśnie, że nie mógł zmienić 11, ale nie zmienił nikogo. No cóż, czekał dosyć długo ze zmianami, czy to było słuszne, czy nie, raczej
Ale zespół prezentował się lepiej po tych Herszadach. No tak, no i być może właśnie gdyby szedł ktoś wcześniej, gdyby tak Tomasz Kowalski długo nie czekał, zmianami też udałoby się może wynik odkręcić, może nie stracił do zespół tego trzeciego gola. A gol na 2-2 też może by jakoś na tym zawodników zbytowa. Zresztą ciekawie jakby się potoczyło, gdyby Klichowicz wykorzystał sytuację z końcówki w pierwszej połowie, kiedy miał mógł przejść do szatni, kiedy był w sytuacji sam na sam. A w zamian do całej szkoły też. Tak, a wtedy miał bardzo ładne podanie, troszeczkę ta piłka mu odleciała gdzieś tak, już chciał na tym sprincie tego gola zdobyć, a to mu nie wyszło i po chwili to właśnie Bytowia straciło gola do szatni. No i troszeczkę to chyba popsuło szyki zarówno Bytowi, jak i chyba samemu trenerowi Kapaskiemu, który myślę, że jeszcze może do przerwy uda się ten wynik remisowy przynajmniej wytrzymać. 3 punkty w ostatnich 5 ligowych meczach. Te 3 punkty zdobyte poprzez remisy, no to są czarne ligowe dni dla Bytowi, też chyba jedna z najgorszych serii w ogóle pod punktem Tomasz Kaparski. No niestety, no tak mamy, jak mamy teraz, mamy te 3 punkty w 5 meczach z 15, no te 12 punktów straconych, także no nie jest to zbyt korzystny rezultat. Moim zdaniem zespół, który chce walczyć o Ekstraklasę, nie wiem, czy to się uda, prawda? Znaczy, wygląda nam na to, że coraz mniej przesłany ku temu jest, ale no nie może mieć takiej serii, że nie wygrywa przez 5 spotkań. No Bytowia teraz jest na straconej pozycji, moim zdaniem. No jeśli my nie zdobędziemy kompletu punktu z GKS Katowice, no to ta czołówka odjedzie już kompletnie, o ile już nie odjechała. No, ale z GKS Katowice będzie bardzo trudno zrobić punkty. To jest zespół, który sobie radzi bardzo dobrze, jak na ten czas. W pierwszej lidze, trzeba będzie zacząć punktować, bo Bytowia ma z tym na razie problem. Bytowia idzie w pucharach, idzie w pucharze polskim, proponują rywala za rywalem. Czyli nie przegrali meczu w pucharze polskim, także w pucharze polskim idzie, ale w lidze nie idzie. Co się popsuło w tej Bytowii, jeśli chodzi o ligę? No mamy nadzieję, że sytuacja się zmieni. To tyle po meczu w Olsztynie.